Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej uchwalono nowe zasady wynajmowania lokali komunalnych. Radni mieli do prezydenta wiele pytań, m.in. o komunikację miejską i płatne strefy parkowania. Sesję rozpoczęło sprawozdanie prezydenta Mirosława Pobłockiego z bieżącej działalności. Prezydent przekazał wiele ciekawych informacji dotyczących nie tylko spraw bieżących. Mówił m.in. o propozycjach, tzw. fiszkach, które tczewski samorząd przygotował jako wnioski o dofinansowanie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli planowanych środków z Unii Europejskiej. Pobłocki powiedział także, że Tczew przystąpił do programu Zielony Transport Publiczny, dzięki któremu nasz samorząd mógłby uzyskać dofinansowanie na 10 autobusów elektrycznych. Prezydent zapowiedział też spotkanie poświęcone podsumowaniu funkcjonowania po pierwszym miesiącu płatnych stref parkowania. Po sprawozdaniu prezydenta radni mieli możliwość zadawania pytań. Radny Michał Ciesielski poruszył kilka tematów. Zaskoczył próbą przekazania listu intencyjnego w sprawie komunikacji miejskiej od wójta gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka. Wójt gminy Tczew zwraca się o rozpoczęcie pomiędzy gminą Tczew a gminą miejską Tczew rokowań, których przedmiotem byłoby wypracowanie stanowiska odnośnie możliwości zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w ramach gminnych przewozów pasażerskich na obszarze Sołec-Forkitki i Lubiszewo-Tczewskie. Będzie to jedna z form współdziałania naszych gmin, mająca w celu wspólne wykonywanie zadań publicznych, co będzie doskonałą ilustracją dbałości o interesy mieszkańców. Jako gmina Tczew jesteśmy gotowi do pokrycia pełnych kosztów, tutaj zaznaczę, żeby prezydent od razu wiedział, pokrycia pełnych kosztów funkcjonowania linii komunikacyjnych na swoim terenie administracyjnym. Stanowić to będzie dodatkowe, znaczne źródło dochodu dla budżetu gminy miejskiej Tczew, z czego korzyść odniosą mieszkańcy Tczewa. Odczytanie i próba przekazania listu intencyjnego prezydentowi spotkały się z wyraźnym sprzeciwem działania w takiej formie zarówno prezydenta Pobłockiego, jak i przewodniczącego Rady Miasta Zenona Drewy. Ja bardzo przepraszam, ale ja tego pisma nie przyjmę z dwóch powodów. Po pierwsze, obowiązują pewne procedury, pismo powinno się pojawić w biurze podawczym. A po drugie, jeżeli to jest pismo do mnie, to ja oczekuję, że pan wójt do mnie wyśle, a nie za pośrednictwem klubu. Ja o niczym nie wiem. Jeżeli panie prowadziliście prezydencie, jakieś rozmowy, no to musicie wziąć to na klatę i panie prezydencie, natomiast powiem tak, ja nie wiem, czy ten wniosek tak sformułowany jest w interesie miasta czy gminy. Ja gratuluję pomysłu wypromowania gminy. Widzę, że kampania wyborcza się zaczęła, ale ja muszę patrzeć z punktu widzenia interesu miasta. Nadużył pan naszej cierpliwości, formułując tego rodzaju wypowiedź. Bo jeżeli chciał pan taki wniosek zgłosić, to bardzo proszę, ale w wolnych wioskach. Ja powiem tak, ja funkcjonuję w samorządzie od jego początku. Ja się pierwszy raz przez prawie te 30 lat spotkałem z taką formułą, że wójt gminy albo burmistrz miasta, albo wójt innego miasta kontaktuje się z prezydentem miasta poprzez grupę radnych. Ale czy to jest problem? Jest problem. Jaki? Bo normalna procedura jest jesteśmy taka, jesteśmy tutaj że dla wójt, mieszkańców, czy, wójt, czy po to, żeby że sobie wójt, burmistrz, prezydent ma prosty kanał komunikacyjny umożliwiający porozumiewanie się z prezydentem innego miasta. W tej części sesji powrócił również temat zmian organizacji ruchu kołowego na Starym Mieście. Radni nie mieli uwag do sprawozdań rocznych z działalności za ubiegły rok, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz raportu z monitoringu programu rewitalizacji. Radni jednogłośnie głosowali za zmianą w zasadach wynajmowania lokali komunalnych, umożliwiającą odliczenie opłat za wynajem lokatorom, którzy we własnym zakresie wyremontują wynajmowany lokal. Rada uchwaliła korektę tegorocznego budżetu, w której nie było znaczących zmian. W części poświęconej zgłaszaniom wniosków i interpelacji głos zabrali radni Łukasz Brządkowski, Iwona Nica, Maciej Skiberowski, Krzysztof Misiewicz i Kazimierz Mokwa.